No cóż, po ogromnym sukcesie Isaaca Brainera w UIC, które to oczywiście grał Giratiną właśnie z tymi banetami, no zresztą swoją drogą sama też nimi grałem, bo tak przyjemnie się grało, tylko niestety na ligu mi się zacięło, ale nie wiem dlaczego. No właśnie postanowiono zrobić to samo z Gudrą, bo czemu by nie? Gudra nieco się schowała w cień po poprzedniej rotacji. No w następnej też jakoś się nie pojawiła. Co prawda w UIC wygrała w lidze juniorskiej. Tak, deck, który akurat w Mastersach no, gdzieś tam się przewijał, ale nie udaje się. Więc skoro tak, skoro Giratina z Gudrą z banetem działa, to czemu Gudra z banetem ten by tak nie robiła? No bo tak, tutaj to co jest charakterystyczne są te dwa szapety z base setu. Mamy oczywiście banet EX, która ma item locka w sobie. Czyli wiecie, zadajemy 30 i wyłączamy wszystkie itemy przeciwnikowi. No i oczywiście drugą banetę, żeby ją zlozonować. No i zabrać któregoś z supporterów, na przykład Krolesa albo tutaj bossa, bo też mamy jednego bossa, tu gramy. Trochę jedziemy na YOLO, więc też widać, że tutaj nieco jest inaczej. Różnica tutaj jest taka, że no to jest Gudra, więc trochę to działa inaczej. Więc tutaj dostajemy Iron Bundla, która pozwala na wymuszenie zmiany przeciwnika. Również mamy Zanamantę, który, no jeżeli przeciwnik znokautował nam Pokémonem, może zadać dodatkowe 120. No, a tak tutaj trochę po staromu typowy lozą Greninja, Cramorant, który bije no 110 za darmo, jak będzie 4 karty w lozonie Sablej w późniejszym etapie, żeby damage countery. No i Manaphy w razie czego, jakby któryś z Pokémonów by ucierpiał przez Greninja. No i Corolles, to jest po staremu i Rocks. 4 switche, 4 Mirage Gate'y. No, tutaj co ciekawe są 4, bo się w Giratinie gra 3. No, tu też są kilka interesujących rzeczy. Tu mamy Altazora tylko. No, bo tu nie mamy niestety Temple of Simon, ale to pewnie dlatego, że tutaj grana jest Mist Energia, która chroni nas przed Star Requiem oraz właśnie Rowing Moonem, żebyśmy się nie zostali, no właśnie, znokautowani. Mamy Rescue Boarda, żeby można cofać za darmo konfi. Mamy Defense Band, żeby uczynić Gudrę jeszcze bardziej tankową. No ale Defense Waste działa tylko wtedy, jak jesteśmy do tyłu. Tak samo jak Defense Band. Mamy oczywiście Odkurzaczyk, no i Prankaczera do zmiany, Hit Słońskiego Heavy Ballage do wyszukiwania ukrytych Pokémonów i Countercatchera. Awaryjnie, dwie wędki, 3 nest bole, 3 bade bade puffin. No i mamy oczywiście jednego ultra bola, tak awaryjnie, tak jak to było właśnie w tej liście, co zajęło drugie miejsce. No, może to być ciekawe, tym bardziej, że Gudra sama sobie to jest straszny tank, bo swoim atakiem Rolling Iron zadaje 200, no i przy okazji w następnej turze może dostać 80 mniej. No i jeszcze mamy Faustara, który pozwala na wyleczeniu się ze wszystkich obrażeń, więc tu mamy tankowatego Pokemona dosłownie. Zobaczymy, jak to działa. A, i zaznaczę, że źródłem znowu jest kanał YouTube, a konkretnie bardzo malutki kanał Pikki TCG. Więc będę tu musiała oczywiście z uczciwości podlinkować, aby było wiadomo, skąd to biorę. Ej, dobra, no przez chwilę się zawiesiło, ale jest. No dobra, jest już zaczęty nowy sezon, no więc dlatego jesteśmy trochę niżej, więc będzie więcej begodeków. Tyże, o nie, zaczyna pierwsza, myślałem, że chodzi, że orzeł. Ja pierdolę, no to niedobrze. A, no nie, no! Ha! Ach, ha, ha! Nie, oh my god! Ale dupa! No ja nic nie zrobię, kurwa. Nie, no nie, no można już poddać grę. Chyba ta Gudra nie działa tak super jak Giratina, widzę. Bo na dzień dobry dostaliśmy rękę
O, taką, że się nie da w nią grać po prostu, kurde, tebele. No kurde, nie. Że nie dano. No dobra, PJ, to podejrzewam, że to Charizard, tak? Czy może jakiś inny antymetadek? A co mi zrobiło takie na złość, lol? Okej, okay, czyli ją widzę. To, czyli to jest pitch od control. O nie! O nie! Będzie tylko gorzej, coś czuję. On mnie zbije. O, jest, jest, jest coś, jest. Dobra, może da się uratować, okej. Okay. No w końcu. No dobra, jest. Jest konfi, jest duży sukces. O ja. No co mam wziąć? Kudre, kurwa, nie. Ale konfi mi już zaraz czepnie, więc pas. Kuźwa, jest. Coś wychodzi, jest konfi, więc jest duży sukces. No ale coś czuję, że mi. O, dziękuję ci za Aiono, przydało się! O, no nareszcie, kurwa. No dobra, no widzę, że to będzie jakiś kontrol, tak. No jest i Rotom. No to jest kontrolny deck, widzę. Ale duży sukces jest to, że mamy dwa Nestbole. Więc to jest zajebiście. No, no, start był niefajny, to trzeba przyznać. Przeciwnik pomógł mi to Aiono. On mi jeszcze zrobi stówkę, tak? On sobie dobierze energię i mi zbije tą konfi, a nie. No to. A nie, Rare Candy zrobi. A, no oczywiście, logiczne. Zresztą nawet jakby zaczęła druga, to ta ręka byłaby beznadziejna. Więc może lepiej dla mnie. I co? I zbije mi konfi, albo wywali mi dwie karty, tak? Co może robić chillerę? A nie, wywali mi dwie karty. Kurwa, Zacjana mi wywalił. No dobra, możemy sobie zrobić Nestbola. Dlatego. I mo. Czy jest kachaczuszka? A! No i. No i dupa. Nie ma Cramoranta. No będzie musieli coś wziąć. A czyż był Buddy Buddy Puffin? No niestety nie mogę aktywować Mirage Gate'a. Jeszcze zostaje mi Buddy Buddy Puffin. Rekordowe spalanie switchy. Będzie by się przydawał ta kamizelka. No niestety, sorry, Greninja, nie ma na ciebie miejsca. No, pewnie ja tą. Zresztą nie. Chociaż mogłam wziąć Greninja, tak naprawdę, bo. No, Defense Band. Ten Defales wejść w tym matchupie się nie przyda. Tu przeciwnik gra niestety na Złokę i wywalił mi już Altazor jeszcze za Namantę. Ratunku, pomocy. Gdzie się podział Koroles? Chociaż nie, czy to tak samo było, ale. Przeważnie Giratina. Dobra, zagrywamy Arwena. To wypieprzy mi kolejne dwie karty, tak? Czy zasadzi mi stala? No najgorsze jest. O nie, jeszcze lepiej, kurwa, jeszcze lepiej. Kejpa mi wyjebie. Będzie se miało.
A wiecie, co to znaczy, że jak ma capa? Znaczy nie jest... Znaczy nie wiem, czy tam są... Na razie Snorlaxów nie ma, więc fajnie, nasz... No, lucky for me. No, a Snorlaxy też niestety potrafią... No, o ja nie, Mimikyu. No jeszcze z capem, no nie, no prze... No zajebiście, no. O nie, wywalił mi Corolesa i odkurzacz. O nie. Dobra, wracaj, Zenek. Tam skąd przyszedł. No, by się skończyło. Rumakowanie, niestety, dobra. No, musimy jakoś podładować tego Lozzona, bo inaczej można to dostać. No, weźmiemy sobie Gudrę. No, wybacz, stary. A to co, pas? Aż rumakowanie by się skończyło, niestety. A najgorsze jest to, że nie mam Cremoranta, przez co nie mogę zbić tego Mimikyu. A niestety tu jest chyba jeden odkurzacz, jak dobrze pamiętam, a odkurzacz został wyjebany. Więc no... Elo. No nie, Eri. Ultra Ball i Counter Catcher mi wywali, tak? No tak, wywali, elo. No z drugiej strony, no Counter Catcher, no nie jest jak na razie. Żadny Ultra Ball też, no jak na razie nie widzę sensu. I no i co mi tym razem wywalisz, chłopie? O, jeszcze jedną Gudrę, pięknie. Fajnie jakby nie wywalił Switcha, no. No, niestety jedna Gudra poszła out. No, jest deska! O, jest desk! Jest deseczka! To jest ważne. Dobra, może nie mam. Ale dobra, rumakowanie się skończyło. No, pewnie po mojej stronie też. Czy będzie mój Cremorant? O! Gdzieś ty kurwa był, da. Stu piorunów. No nie, teraz tego nie rozwalę. No nie! A nie, no energię wpisłem. Chyba trzeba poddać grę, coś czuję, bo... chyba... Albo do mnie walczyć. Szkoda, że musiałem wypierniczyć tego bossa, wkurwa. I to był chyba ogromny błąd, coś czuję. O, coś mi wyjebie, tak? Też sam fakt, że ten start był chujowy, to nie mogłam nic zrobić. No coś myśli, co by tu wywalić, bo mi już wywaliłeś wszystko.
O nie, wywalił mi Switcha. Nie, jeszcze jeden został. No to mamy tego. No właśnie, też problem może być. No bo też jest ta Giratina z Sheredem, która może omijać. Właśnie obilitkę Mimikyu. No to co, poddajemy grę? No nic nie zrobię, no to ja poddaję się, gramy następną. No dobra, no nie udało się. No ale też chujowy start. No bo wiecie... Oby tym razem był lepszy. No. Więc, no wiadomo, mam nadzieję, że tym razem będzie lepszy. Bo ogólnie sam fakt, że kurde, Cramorant w prizach, jeszcze ta ręka. Dobra, nikt nie dobiera. No, w ogóle... Znowu?! O, jeszcze gramy na Roaring Moon albo Ancient Boxa, kurwa, to też nie pociesza. Ty znowu? Chociaż tyle dobrego, że jest Corrales, więc... Może da się z czegoś... Znowu muszę zaczynać od Manafi. Ja nie mogę z tego deku. Ej, ale ten banet, nawet Giratina z banetem na tym ligu mi się aż tak nie zacina, bo mogłam coś zrobić, mogłam próbować, a tu... kurwa, nie. A, kurwa, jeszcze nie pomaga fakt, że jeszcze jestem Fluttermine. Tu jest też kolejny problem z Gudro, faktycznie. O ile... No właśnie, to jest kolejny problem, bo... O ile... No dobra, bossa co tym razem jest, no? No to jest gorsza sytuacja o tyle, że... No, chodzi o Roaring Moon Baby. No właśnie to... No, też widzę, że przeciwnik nie ma jak... Co mam dać 20? Zagrać Splasha. No ja pier... No tak od razu się zacina coś. A potem wariant nie działa, albo co sobie zdawałam. A już może mi jest... No nie, jeżeli mi to nie dobierze się kuźwa ta energia, to ja idę się zadźgać. Zanamenta, jesteś ostatnią moją nadzieją. No dobra, nareszcie. Że jakaś konfi będzie. O. Że wykorzystał sam fakt, że... O tak! No dobra, mamy to. Mamy to! Mamy to! Tak, on jest większym dla mnie zagrożeniem niż ten. Mamy to! Dobra, jest sukces! Jest sukces! Z czego co widzę, przeciwnik też nie ma najlepszej ręki. Ale no widzę, że coś tam działa. No, leci tu Roaring Moon. No, to jest ten Pokekatcher, który... O nie!
Znaczy to jest plus dla mnie, bo w sumie tak naprawdę mogę ciknąć, co nie? Znaczy widzę, że przeciwnik też nie ma najlepszej ręki, ale dobra, nic nie szkodzi, mamy tu Korolesa, pyk. No to proszę, pytaj. To... Dobra, kaczka. Dobra, może on nie kropnie. A może podepnę do banetki energię i... Ale on tak! Może kaczka nie kropnie, Alex Zanamant. No. No, przeciwnik też ma jeszcze gorszą rękę ode mnie, więc no... Chodzi na to, że... No, on też jest w dupie, widać to. No jest chyba bezradny też widzę i... No dobra, no to będziemy walić, póki on mnie nie dowali, tak? No on też jest wzmocniony tą Ancient Booster Capsule. No nie wiem, nie widziałem, żeby Roaring Moon aż tak się zaciął, tak swoją drogą. O, jest banet. Zrobimy tak, tu sobie go wycofamy. Pyk, pyk, pyk. No, zresztą on ma parę kart, więc jak na razie będziemy go stalowali troszeczkę. 30 i wyłączamy mu itemy. No nie jest zadowolony z tego faktu. No bo ja nie wiem, czy te karty, które ma, to są itemy. On nic nie może zagrać tutaj. Ja sobie tu zagrał Korolesa. Altaazor, Deseczka. No i może Radiant Greninja. Ale za to można już odpalić Mirage Gate'a. Okej. Ale zobaczymy, czy możemy odpalić Poltergeista, jeżeli... Czy starczy. Odpowiedź brzmi tak, w sumie. Więc wygraliśmy. Chciałem trochę... No. Więc tak, wygraliśmy. To był szybki mecz, muszę przyznać. No tym razem się rozkręciło, ale tym razem było bez Gudry. Tak naprawdę Banet była the best. I Zanamanta, więc oni byli chyba raczej w tej grze największymi gwiazdami. I zagramy jeszcze jedną. Mam nadzieję, że tym razem może dostanę lepsze ręce niż, nie wiem, na start Manafi. To jest takie słabe, powiem. Więc tak, jak na razie chyba Gudra, no, w sumie się nie popisała póki, co? No jak na razie większą robotę tutaj Hell of the King odwala Banet. Orzełek. No to kto zacznie? No. A, idzie oponent pierwszy. Dobra, czyli my mamy... No dobra. No start jest... No też nie taki średni. Ale jest Nestball, więc to mnie jeszcze może coś uratować. O! To jest Edgy Slash. No dawno tego nie widziałem. O, to jest dość specyficzny Edgy Slash, bo jeden Edgy Slash, no on jest protektorem. Tylko kaczuszkę możemy walnąć.
to weź wejdzie w konfi, no i switch, tak? Ja nadzieję, że będzie Koroles. O, jest i on! No co, jak już o wilku mowa, to i on jest. Na pewno wezmę switcha. No i oddajmy turę. No dobra, tu mamy tego kryptomaniaka Cold Breaking, czyli no dajemy dwa karty na... Dwie karty na spód. Ognista energia, interesująca. Coś tam jest jeszcze ognistego, widzę. No tak, jest Entei. No tu brakuje switch kartów. Możemy dodać wędeczkę, dobra. Mogę wywołać banetę. I mamy... Gramy sobie tu deskę i nokautujemy... Przecież nie, możemy jeszcze podpiąć energię do Gudry. I nokautujemy! Dobra, mamy mist energię. No, ona chroni nas przed efektami. Aha, to jest Raimi, które mi... Znaczy, dziwny koncept, muszę przyznać. Tej Raimi... Nie wiem, ona po co ona nawet jest. Znaczy, wiecie, to jakiś draw free. No ale co z tego, że ja wybieram Pokemona? No nie potrzebuję tego. Powiedzmy, że switcha, tak? To jest dość ryzykowne, ale weźmiemy sobie tą... Moloszkowatą tu trochę Gudrę. No i lecimy. Tak, i ja dostaję mniej. Oho, Jack. Jacek chodzi. O ja. Ja, rumakowanie się mi tu kończy, bo właśnie wchodzą tu edgy slashe. Z protekcją. Dobra, ja tu sobie wystawię Altozora. Co wystawię? Iron Bundle tu się nie przyda w tej... No, jak będę już troszeczkę bardziej zraniony, to wsiup! O, Koroles. Dobra. No i chodzi o Edgy Slash. A, i on ma też jeszcze, widzę, że on się chroni jeszcze, o ja. No, Edgy, no, raczej Edgy Slash, ten baby, ma taki podobny protektor do Mimikyu. Dziwne, że ten jest mniej grany, ale to też może wynikać z tego, że on jest Stage 2. No, co też oznacza, że...
Tak, Bennetta sobie wezmę i... Jednak Ludla mi wystarczy. No, ja tego nie zrobię. Będziemy musieli się wycofać, dobra. Dać na kaczkę, bo ja nie mam wyjścia. Bo ja go... Kuźwa, niekropne. To jest najgorsze. Wallace. Would you like your opponent draw? Nie trzeba. No, to jest ten Wallace, który pyta mnie, czy ja chcę więcej. No dobra, jest sukces. No tak, gratulacje człowieku, brawo. So dam flower selecting. Już no, pufy mi nie będą potrzebne. Tyk i pyk. Tutaj jedna do kudry, druga do sableja. I robimy Lost Mine'a. Tu pyk i tutaj tak. Hehehe. Ściągam w ten sposób dwa prize. Dziękuję. Do widzenia! No ale jak ja widzę, jak przeciwnik się męczy, bo to mi go trochę szkoda. On jedną podpiął z ręki, no jak on ma... Aż jednak Gudra niedoceniany, trochę widzę deck. No, opponent się niestety poddał, bo jest, był bez rady już, no, ale tak byśmy wygrali, to... No, w sumie taki trochę mocno underrated build, przyznam szczerze, no... Początkowo się nie rozkręcił, ale da się tym grać jednak. Działa to chyba równie dobrze, co ta Giratina z Bennettem, to jest strasznie niedoceniany build-up, więc... No, dziękuję za uwagę i do zobaczenia!